Hej, hej, witajcie. Zrobimy dzisiaj dwa różne makijaże i dwie twarze przy pomocy paletek z marki Essence. Jest to Bloom Baby Bloom. Jedna jest cieplejsza, druga jest chłodniejsza, więc ktoś, kto ma podobną kolorystykę urodową jak ja, czyli blond włosy i niebiesko-szare oczy, tonacja skóry, cery jest tak mniej więcej neutralna w stronę żółtej, można powiedzieć. Będziecie mieli zatem odniesienie i może pomogę w wyborze, która paletka do Was będzie bardziej pasować. Także zaczynamy. Paletki prezentują się tak. Ta wydaje się cieplejsza, ta chłodniejsza, więc tak jak trzymam, tak sobie zrobimy twarze i zobaczymy, jakie wyjdą makijaże. Baza pod cienie z Glam Shopu nałożona. Przygotowałam sobie mniej więcej takie same pędzle. Nawet mam dwa O101 z Glam Shopu, czyli takie płaskie. To są te dwa i od nich zacznę. Na twarzy mam AA Wings of Color Healthy Wear. Ten owocowy. W odcieniu 303 Nude. I korektor Hehan. W odcieniu 13 Medium. Przypudrowałam się pudrem jęczmiennym z Paese. Na brwiach jednakowo kredka Snam Cool Blondie 04. Będzie to klasyczny makijaż, ale tym razem zacznę sobie od tego ciemnego cienia. Tutaj jest ta paleta ciepła i zacznę wtłaczać w zewnętrzny kącik. I powyżej załamania, żeby zgubić załamanie. Może w międzyczasie gdzieś wlecą słocze tych palet, nie wiem jeszcze w którym momencie, bo jeszcze ich nie słoczowałam. Ogólnie te paletki mnie nie wołały, chociaż mi się podobały, ale... Jejku, już chciałam drugie. Ale... Kasiulka mi wysłała, więc mówię, kurczę, fajnie będzie pokazać Wam. Ładnie kształt się zbudował, nie? Tu w ogóle jest lusterko. No, kolor jest fajny, ten brąz. Fajnie będzie Wam pokazać różnice kolorystyczne tych dwóch palet. Tak sobie wymyśliłam. Teraz pędzelek do blendowania i ten jasny cień. Rozblenduję górę. Nie przypudrowywałam powieki, jak widzieliście. Nakładam cienie na wilgotną bazę i powiem Wam, że super się to przykleiło. I ten jasny cień posłużył mi właśnie do rozblendowania brązu. Aż z bliska zobaczę, bo mi się wydaje, że bardzo fajnie się to rozsmużyło. Ciut może przykryło. Ale jest dobrze. Muszę wrócić do brązu i lekko jeszcze wyrównać sobie. Sam ten brązowy cień też się pięknie blenduje. O, kółeczkami, płaskim pędzlem i daje radę. Tylko, że bardzo leciusieńko. No, wybija się teraz ciepły tutaj ton. Mam nadzieję, że kolory są oddane w 100% identycznie, bo robiłam balans bieli przed nagrywaniem. O, patrzcie, tak fajnie po tym beżu teraz. Mogę sobie żadnych dziur, słuchajcie, nic. Mogę sobie tak tutaj wyciągnąć lekko. Cały czas tym płaskim pędzlem. Tu są dwa błyski dosyć podobne. Na dolną powiekę dam też ten brąz. Tak lekko, czyli ten ciemny. Wyczyściłam pędzelek, odwracam i może ten ciemny tutaj błysk. Zacznę od zewnętrznego kącika ku środkowi powieki. To jest taki błysk satynowy z podtonem złotym. Ale taki
beżowawy. I to samo tym cieniem na środku dolnej powieki. Wyczyściłam znowu pędzelek i tym jaśniejszym błyskiem wjadę bliżej wewnętrznego kącika. O, i ten jest, powiem wam, taki. No jest różnica, jest jaśniejszy niż ten, także ładnie się to zgrało. Cienie są bardzo przyjemne. Chociaż jeszcze nie swatchowałam, tylko zrobiłam właśnie te dwa błyski, żeby wiedzieć, z czym mam do czynienia, bo ja jeszcze nie robiłam swatchy. I tak samo ten cień tutaj dam. Pędzel O101 z Glam Shopu, to jest naturalne włosie. Więc się pięknie tutaj wszystkie maty i błyski nabierają. Jasnym cieniem jeszcze sobie tutaj podczyszczę wszystko. Oko skończone. Ładnie się wychmurkowało. Przechodzimy do drugiego oka, potem zrobimy twarze. Czyściutki pędzelek O101 z Glam Shopu. I zaczynam sobie, oczywiście teraz ta druga paleta, zaczynam sobie znowu od tego ciemnego brązu. Taką samą techniką jak tamto oko. Na pewno tonem się różnią te palety. Tonem kolorystycznym, tonem ciepłoty. Tak, mamy tutaj ponad załamanie zbudowane znowu oko. Jeszcze muszę zobaczyć przodem do przodu z daleka. No, chyba wyszło to samo. Czyli tym brązem pięknie się gubi załamanie. Patrzcie, w ogóle nie widać załamania powieki. Od razu wjadę na dolną. I tu też mam dwa podobne pędzle, czyli biorę ten drugi czysty. I teraz tym jasnym beżem rozblenduję górę, czyli robię analogicznie do pierwszego makijażu. No, blenduje się super. Troszkę mam wyżej tamtu. No, to się nic nie dzieje, to podciągnę wyżej. Czy wy widzicie jakąś różnicę? Na tym etapie zobaczymy, jak z błyskami będzie. Tak to wygląda na tym etapie. I teraz mamy znowu dwa tutaj błyski, więc odwracam pędzel, wyczyściłam. I ten taki bordowy bardziej wezmę tutaj. Bardzo fajnie się nabiera pędzlem. Tutaj biorę środek powieki. No dobra, i teraz może jeszcze ciut wjadę tu bliżej. Bardzo się garbię przy tym makijażu, nie wiem czemu. O, teraz inaczej. Lustro miałam w złą stronę. Tak, no to jest takie oko ciepłe, złote, a to będzie chłodne, chyba bardziej różowe. Czyszczę pędzel i sięgam po ten jaśniejszy błysk. Wezmę sobie czysty pędzel z Hulu i beżem z tej palety. No bo tam na tym pędzlu już były błyski. No i patrzcie. Teraz mi się wydaje, że to jest bardziej takie oko chore. Nie wiem, ten róż tutaj do mnie. Wszystko, co w bordo wpada, to raczej nie jest dla mnie, ale nie wygląda źle. Mi się wydaje, że kolosalnej różnicy nie ma, jak dla mnie, chyba że wy widzicie inaczej w tej chwili. Wiecie co, muszę tu jeszcze poprawić ten zewnętrzny kącik bardziej. O, dobra. Mogę sobie pozwolić na dwie różne twarze, bo jest znowu wieczór, kiedy nagrywam. Dobra, przechodzimy do twarzy. A potem już będę kończyła cały makijaż. Złapałam za ciepłą paletę i lecimy z konturem.
Nie wiem, czego się spodziewać. Ciepły, aż różowy. Ale ładny chyba. Dobra, przejadę tu, zobaczymy. No jest mocno napigmentowany ten bronzer. Wezmę sobie komunikatywnie ten płaski, puchaty taki i różę nałożę tym pędzlem po prostu, bo nie mam dwóch takich samych, a już chcę, żeby to było tak samo nakładane tym samym narzędziem. Więc teraz róż. Tak się nabiera. Też jest mocno napigmentowany, ale pięknie się rozciera. Dołożę tego różu. A może jeszcze tym bronzerkiem tu lekko nosa? No nie, on jest troszeczkę za ciepły do takiego, wiecie, konturu. I teraz rozświetlacz wachlarzykiem moim ukochanym z Glam Shopu. Highlightera biorę. No ładnie się błyszczy, ale nie jest taki spektakularny efekt, kosmiczny. Biorę sobie płaski pędzelek i tylko rozświetlacz dam, może pod łuk brwiowy troszkę. Dzisiaj w ogóle brwi podczyściłam korektorem. Wiesz, Małgonia? No, jakoś tak się uczę tego pomału. No widzicie, jest taki... I tu dam... Na jedną połowę. I tu dam. Dobra, damy do kącika troszkę, zobaczymy. Już zaczynam cudować. Już mizianie mi się włączyło, takie. Jak już rozświetlacz wchodzi, to już jest mizianie. I na tym etapie dołożę różu, bo troszkę przykryłam. Zawsze tak się dzieje i tak robię, że potem poprawiam troszkę różem. Przejeżdżam po rozświetlaczu. Nie wiem, czy się nie przestawię, słuchajcie, znowu na róże rozświetlające. Nie wiem. Dobra, zobaczymy, jak to będzie. Czas pokaże. Okej, skończona połowa twarzy. Przechodzę do chłodnej palety i teraz nie mam takiego samego drugiego pędzla. Niestety, czystą szmatkę bardzo dobrze go wyczyszczam. No ale zobaczcie, nie jest nawet taka brudna. I teraz tak, chłodny. Nie tak dawno się przypudrowywałam. Sebum się jeszcze nie wytrąciło, ale jest troszkę plamiście tutaj. Jest. To widać. Ten sam pędzel. Może tu rozetrę. To jest prawie to samo. To jest z tej palety, którą się teraz maluję, a to jest z tej drugiej. Teraz muszę zrobić, bo no niby jest różnica. No jest, ten jest cieplejszy, ten jest chłodniejszy, ale u mnie tego tak nie widać. Patrzcie, jak to, jak duże znaczenie ma kolor skóry, nie? Tu dołożę, bo mam jakby braki. No jest może taka plama za duża, ale chłodko. No nie podoba mi się to. Trudno. Test to test. No właściwie to jest test, no bo mówię, ja ich tych paletek nie używałam. Dobra, niech będzie. Drugą stroną pędzla podczyściłam go. Tu jest brudny, tu jest czysty, więc tą czystą stroną ten róż. Róż jest chłodny, to już widać. I mocny. Naprawdę pigment mają. Jestem ciekawa waszych reakcji. Która strona twarzy bardziej wam się będzie podobała? A tym samym, którą byście paletę wybrali dla siebie. No, teraz nie jest źle. Odwracam wachlarzyk z Glam Shopu i highlightera biorę. No, tu mamy już chłodniejszy.
Nie odcinają się te rozświetlacze. Wracam do różu. O. No i już. Mamy to. Tak wyglądają dwie strony. Potem jak już wykończę makijaż, pokażę Wam osobno te twarze. Czyli pamiętajmy, na tej jest ta ciepła, na tej stronie jest ta różowa, ta chłodniejsza. A, tu jeszcze nie dałam tego highlightera pod brew. A, i w kąciku, nie? Skończę się, wykończę, wracam na podsumowanie. Tak się prezentuje, albo właściwie prezentują skończone makijaże. Usta wykończyłam konturówką Pierrenne 08 Lip Matic i nałożyłam błyszczyk z Vibo z tej kolekcji Crystal. Na linię wodną kredka żelowa z Avonu, beżowa. Bardzo fajna kredka. I dolne rzęsy precyzyjna maskara Eveline, górne rzęsy baza Eveline Varieté i tusz Eveline Volume Celebrite. Także tak skończyłam ten makijaż. Teraz jak wykończyłam, to widzę różnicę. Nie wiem dlaczego tak się stało. Tu jest chłodniej, tu jest cieplej. Właściwie tu jest bardziej złoto-brązowo, tu jest bardziej brązowo-różowo. I podsumowując te palety, to zdecydowanie, ewidentnie są to palety bardzo użytkowe. Idealne na wyjazdy. Teraz macie różnicę. Porównanie. Tutaj jest ta chłodniejsza paleta. Tutaj mamy cieplejszą paletę. Miny. Cienie bardzo dobrze się nakładają. Bardzo dobrze się blendują. Oczywiście produkty do twarzy można używać jak najbardziej też na oczy. Kasia to robiła u siebie na filmach. Maty są bardzo fajne, bardzo dobre, dobrze napigmentowane, ale nie przesadzone z pigmentacją, że nie zrobicie sobie dziur, plam, zresztą widać. Jeżeli chodzi o błyski, no to nie moje błyski. W sensie, no używałabym ich tak na szybko, no rewelacyjnie po prostu, sięgnąć po jedną paletę, zrobić całą twarz, prawda? Oczy i twarz. No to jest zdecydowany plus tych palet. Natomiast no ja bym jeszcze sięgnęła tutaj po jakieś inne błyski, dodać iskierek, coś takiego, można jakiś toperek. Co do produktów do twarzy, to radykalnej różnicy nie widzę. Brązery są bardzo mocno napigmentowane, trzeba uważać. Tutaj gorzej mi poszło z brązerem, tu lepiej. Także już to trzeba mieć na względzie. Trzeba uważać. Trzeba uważać z brązerami. Róże są też mocno napigmentowane. A znowu highlightery, czyli rozświetlacze. Nie są spektakularne, ale są bardzo ładne i dzienne. I nie robią odcięcia, nie robią suchości, nie podkreślają tak bardzo struktury skóry. Więc generalnie obydwie palety na plus. Którą bym wybrała dla siebie? Nie wiem. Nie wiem, czy tutaj nie mam bardziej niebieskiego oka. Nie wiem, wy to mi napiszecie na pewno. Wiem, wybrałabym tę dla siebie. Tę bardziej brązową. Dlaczego? Bo tu jest bardzo taki, wiecie, dzienny, jednolity makijaż w brązach. Ten to złotko troszeczkę tak przebija. Tu wybija się ten róż. Ten cień tutaj, ten, jest co do całej palety tak jakby oderwany od niej. Wiecie, że tu jest brązowo, jak ja pokazuję paletą oczy, nie? Tu jest brązowo, a tak na środku różowo. No ale to też fajnie wygląda. Nie mówię, że nie. Fajne, fajne. Fajne paletki na wyjazdy, na co dzień do użytku, szybko złapać, pomalować się, nie sypią się cienie, ładnie się blendują. Dobra, nie będę się powtarzać. Kasia, dzięki za podesłanie paletek. Myślę, że taki test i takie porównanie do mojej kolorystyki coś Wam dało i było pomocne. Z mojej strony dzisiaj to wszystko. Zaraz makijaż idzie do zlewu. Będę się żegnać z Wami już. Poproszę o lajki pod filmem, subskrypcję kanału, włączenie dzwoneczków. To naprawdę nic nie kosztuje, a kanał się buduje.
Dziękuję jeszcze raz za oglądanie. Życzę Wam wszystkiego dobrego, co Was czeka. Do następnego. Hej, pa, pa.